W przededniu Adwentu mamy w liturgii psalm, który mówi o radości. Znany psalm 95, zaczynający się od wersetu: przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. W tym psalmie dominuje motyw radości, motyw jakby przygotowujący nas do całego okresu Adwentu, który jest takim radosnym oczekiwaniem na podwójne przyjście Zbawiciela. Tego w uniżeniu ponad 2000 lat temu i tego w chwale, które jest przed nami. Psalm mówi o tym, że jesteśmy ludem Pana, że jesteśmy Jego owcami. Jest to motyw wspólny dla Starego i Nowego Testamentu. Jest to motyw, który łączy Ewangelię z psalmami mesjańskimi, z tymi psalmami, które są zapowiedzią Mesjasza, które opierają się na nadziei, opartej na obietnicy Mesjasza, Króla. My ludem Pana i Jego owcami. To jest pieśń, która wyraża wnętrze psalmisty, który wyraża właśnie nastrój, wyraża radość z tego faktu, z którym jest właśnie bycie w Bożej owczarni, bycie tymi, którzy należą do owczarni Izraela.